Czy kiedykolwiek mieliście tak, że dzień przed sprawdzianem z lektury zorientowaliście się, że kurde, przecież ja nawet nie zacząłem tego czytać. I wiedzieliście, że czeka was ciężka noc. Ile czasu zajmuje pochłonięcie takiego tłustego tomiszcza? I przede wszystkim, jak długo możemy czytać, zanim padniemy ze zmęczenia? Zacząłem od zmierzenia mojej prędkości czytania i zrobiłem to na trudnym tekście angielskim i łatwym tekście polskim. Wyniki, jakie uzyskałem, to odpowiednio 220 słów na minutę oraz 352 słowa na minutę. No ale jak te wyniki przekładają się na jakąś realną książkę? Weźmy na przykład taką lalkę Bolesława Prusa, która ma na oko 177 tysięcy słów. Według tych danych, przeczytanie jej bez żadnych przerw oraz bez spadku tempa czytania zajęłoby mi w najlepszym przypadku 8,5 godziny, a w najgorszym 13,5 godziny. Ale wiadomo, że w rzeczywistości te czasy raczej byłyby trochę dłuższe. No i ogólnie w dobie TikToka skupienie na jednej rzeczy przez tak długi czas raczej jest obciążające psychicznie. Przynajmniej dla mnie, nie? Ja mówię za siebie. Mimo to przeczytanie lalki bez pójścia spać wydaje się, okej, ciężkie, ale wykonalne, jak najbardziej. 13,5 godziny, co to jest? Zacząłem się zastanawiać nad zwiększeniem trudności. Jaka książka jest na tyle potężna, że nie będę pewien, czy dam radę ją przeczytać na jednym posiedzeniu? No i odpowiedź przyszła do mnie dosyć szybko. Biblia, czyli najbardziej rozpowszechnione dzieło wszechczasów. Jest to zbiór opowieści, instrukcji, pieśni zbieranych i przekazywanych przez pokolenia. Obojętnie od tego, czy jest się osobą wierzącą, czy nie, nie można zaprzeczyć, że to dzieło kondensuje lata naszej historii i kultury. Jest to potężny tekst, który od setek lat w pewien specyficzny sposób oddziałuje na ludzi. Główny podział Biblii jest na Stary i Nowy Testament, które mają odpowiednio 503 tysiące i 181 tysięcy słów. No i to już jest nie lada wyzwanie. No i oczywiście chcę zaznaczyć, że przy takiej prędkości czytania i przy tak długim czasie, gdy będzie pojawiało się zmęczenie, nie będę w stanie w pełni reflektować nad czytanym tekstem i zapewne nie będzie to takie doświadczenie, jak niektórzy by chcieli, żeby czytanie Biblii nim było. Mimo to jestem ciekawy, jak przebieg takiego wyzwania będzie wyglądał, no i jaki będzie odbiór tej Biblii w dzisiejszych czasach przez takiego szaraczka typowego jak ja. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Ach, dobrze. Wieczór przed moim wyzwaniem. Planuję spać 8-9 godzin. Nie wiem, czy jest sens więcej. Trochę się stresuję, bo pamiętam, że jak ostatnio nagrywałem film związany z niespaniem, gdzie nie spałem przez 73 godziny, dosyć wcześnie zaczęły się kłopoty już z graniem na komputerze, a co dopiero z czytaniem, które nawet w ciągu dnia potrafi sprawić, że się tak trochę przysypia, nie? Ach, wiem, że będzie ciężko. Zamierzam pocisnąć, kurde, tyle ile wlezie, no. Jestem gotowy. Widzimy się jutro. Dobrze, wstałem. Zegarek pokazuje mi 7,5 godziny snu. Jeszcze się nie myłem. I śniadania też jeszcze nie jem. Ruszamy. Uff, patrzcie, jaki drobny druczek, jakie delikatne. O Jezus, ile tego jest, patrzcie. Księga Rodzaju. Dzieje początków świata i ludzkości. Ty, to może być nawet ciekawe. Świat stworzony przez Boga. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. No i na tym skończymy głośne czytanie. Lecę. Here we go. 9:26. Czas start. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, wynosiła 930 i umarł. Kurde, kiedyś to się żyło, nie? Nie wiem, co teraz. Przerąbane, bardzo dużo synów, ojców i w ogóle. Mało córek i mam. Tak jakby co? Porąbane, nie? Żona nie może dać dzieci, to daje niewolnicę mężowi, żeby dał dziecko niewolnicy, żeby mieli dziecko. Ale to w sumie ten chłop ma dwie żony i tamta daje mu niewolnicę, żeby miała więcej dzieci z nim niż z tamtą żoną. Kurde. Dramy jak w topowych serialach. Strasznie dużo powtórzeń tu jest. Jeżeli jest jakiś cytat na kilka linijek, to potem mój ojciec mi powiedział. Jest ten sam cytat przez tyle linijek. Imion i nazw wszystkich nie wypowiadam sobie tego w głowie, bo niektóre są trudne, więc tak trochę skipuję. A jakaś przerwa. Nie chciałem odpuszczać sobie ćwiczeń fizycznych, ale też nie mogłem pozwolić na stratę cennej godziny. Więc kompromisowo padło na jakieś statyczne ćwiczenia i trochę rozciągania. Poćwiczone, umyte, 3 godziny za mną, trzeba trochę nadrobić. No
No. Przechodzimy przez morze z Mojżeszem. W pierwszych godzinach czytania moje zainteresowanie tekstem było całkiem duże. Zgniłem tutaj prawo moralne, pierwsze zdanie. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Trochę się nie spodziewałem. Jeśli by pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go na śmierć, nie będzie winien krwi. Ale jeśli by to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. No ciekawe, kurde. Jest pierwsza kawka, 4 godziny po rozpoczęciu i szczerze powiem, no że już bym się położył na drzeweczkę. Nadal miejscami jest ciekawie, ale jestem na 115 stronie, czyli jeszcze 1400. Ta księga kapłańska to są głównie takie zakazy, nakazy i tak dalej. Ja wiem, że to tak nie można wciągać bezpośrednio pojedynczych zdań, że to inne czasy i tak dalej, ale nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość. No, grube. I tak mijały pierwsze godziny. Trochę czytałem w ogródku, później coś zjadłem, a wraz z upływającym czasem malało moje zainteresowanie tekstem. Kończyłem księgę liczb, no trochę tam przydłużali. Dużo szczegółów, typowo, Bóg się wkurzał i tak dalej, i tak dalej. 7 godzin czytania, rekord, na pewno, tak wizualnie. No ale coś tam znika. Będę w 1/4, to będzie fajnie. A z 1/4 do połowy to już jest git, a jak jest połowa, to... Też tak trochę przynudzane, w sensie bardzo dużo szczegółowych opisów i podziałów, jaki dział ziemi przypadał komu. Totalnie te nazwy, wiecie, przelatują mi przez głowę, bo one mi nic nie mówią. Księga sędziów teraz. Fiu, lecimy. 10 godzin czytania, a to oznacza, że jeżeli utrzymam to tempo, no to za... 50 godzin skończę. No, śpiący nie jestem. Oczy mam zmęczone. Takie trochę wrażenie, jakbym był lekko nietrzeźwy. Tak ciężej mi skupić wzrok. No, ale póki co skupić się na tekście mogę i nie czuję specjalnie dużej różnicy od tego, jak czytałem na początku. Gorzej, że naprawdę mało przerw miałem przez te 10 godzin. Jeżeli tak ma wyglądać kolejne 50, to ja pierdolę, no nie ma szans, nie? Może się gdzieś przejdę na spacerek. W kolejnych godzinach największą przeszkodą była nuda. Dużo tekstu opierało się na wyliczeniach, jakichś formalnościach, imionach, liczbach itd. A nawet gdy historia i opowieść postępowały naprzód, to po takiej ilości czytania ciężko mi się było tym zainteresować. A wraz ze zbliżającym się wieczorem, moje ciało wysyłało coraz więcej sygnałów informujących mnie o tym, że czas położyć się spać. Wlatuje kolacja i kolejna kawka. Picie kawy o 20. Czytam dalej. Dobra, proszę państwa, mamy walkę Dawida z Goliatem. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem. I to rudym. Dawid zostaje królem. Kurde, ten beef Dawida z Saulem. No, jak na wszystkie historie do tej pory, to nawet to było ciekawe. Jestem oficjalnie za 1/4. 1/4 dopiero. 1/4. Jestem mocno zmęczony. Przez ostatnią godzinę, jak czytałem, bardziej się skupiłem na myśleniu, kiedy się położę spać, niż na tekście. Już mega ciężko wchodzi ten tekst. Czasami muszę się bić, klepać. Warto poczekać do świtu, zobaczyć, jak się wtedy poczuję. Co? Koniec przerwy. I tak sobie za długą robię. Noc przebiegała tragicznie. Najbardziej bolało powolne uświadamianie sobie, że mogę nie dać rady. Wiedziałem, że aktualne tempo czytania jest zbyt niskie, więc pomimo niewygody cały czas starałem się dociskać gazu. W ogóle to cały czas podjadam. Orzeszki, słodycze, kawka. Naprawdę wątpię, że zadziała. Księga Kronik. Patrzcie, jak wyglądał początek. To było dosłownie wypisanie imion. Kto był synem kogo i tak dalej. Jakby tego już nie było 7 razy. To czytając, to tak wiecie, skanowałem tekst. No nie będę czytał każdego imienia po kolei, no. Jak się czuję, czytając Biblię o 3 nad ranem? Księga Tobiasza już trochę ciekawsza. Już coś tu się dzieje. Już muszę stać, bo jak siedzę, to minuta czytania i czuję, że zasypiam. No,
się zaczyna. W każdym razie, żeby się rozbudzić, pomyślałem, że pójdę odwiedzić Doro. Na oko będzie to godzinny spacer, więc powinienem akurat przyjść, jak Doro się będzie zbierała do pracy. No i liczę na to, że zmiana miejsca plus dosyć chłodny spacer rozbudzą mnie na trochę dłuższy czas niż jakieś 5 minut. W sumie już mogę zauważyć, że jest znacząca różnica od tego, jak czytam w domu. W domu tak właściwie non-stop przysypiam, a tutaj ten tekst tak śmiga, tak jak w pierwszych godzinach. Jest tragedia. Czuję się, jakbym był chory. O czym się po prostu... A wy nawet nie wiecie. Jeszcze ta chce się ze mną położyć. Mega kuszące. No tekst mi już tak lata przed oczami. Sens tego, co czytam, się zmienia w jakiś taki losowy pokaz slajdów w mojej głowie. Coś jakby tworzył mi się sen, ale na podstawie słów, które czytam. Chodź, Agacia, chodź. Powoli zaczynało być coraz gorzej. Czwarta kawusia. Już nawet ciężko mi się zdawało relacje. Godzina 8:20, na strona 600 na 1000... Narąbany. Strona 600 na 1600. Jest już źle. Nie mam w ogóle już umiejętności szybkiego czytania. Nawet jak sobie mówię, dobra, muszę się skupić, czytam teraz szybko. Po trzech linijkach jakby zapominam, że miałem czytać szybko. Siedzieć nie mogę. Od razu wchodzę w zasypianie. Nawet jak chodziłem, to czułem, że się jakoś tak wyłączam. Musiałem zrobić pompki, no, stanie na rękach, rozciągałem się, żeby tym bólem chociaż trochę się rozbudzić. Boję się też, że mogę zasnąć, bo już się złapałem kilka razy na tym, że czytam i nagle się budzę. Oczy mi się zamknęły, nie wiem kiedy. Mózg od razu popłynął, od razu, tego się nie rejestruje. Chyba wracam z powrotem na mieszkanie, bo podczas spaceru raczej nie powinienem zasnąć. Ja już się przyznam, nie? Już mało co tam rejestruję. Ale jeszcze nie zasypiam. Także chyba zbieranko. Siri, wiesz, co masz robić? W porządku, puszczam muzykę do czytania Biblii. Czytam sobie, czytam. Zasadniczo obliczam tempo mojego czytania na podstawie stron. Tyle, ile już przeczytałem i tyle, ile zostało. I w teorii, ile godzin mi jeszcze zajmie czytanie i tak dalej. I nie mogła mnie spotkać lepsza niespodzianka niż Księga Psalmów. Normalnie to są po dwie linijki całego zapełnionego tekstu, a w Księdze Psalmów pyk. Tego jest ponad 100 stron. Tak więc wróciły siły, wróciły nadzieje. Spacer fajnie odświeżył głowę, ale siadłem i zacząłem czytać. No to energia od razu. Dlatego robię sobie piąta kawusia o godzinie 12 dnia drugiego. Ale kawusia to za mało. Żeby nie zasypiać, musiałem cały czas podwyższać sobie tętno. Najczęściej poprzez chodzenie, ale wpadłem też na inny pomysł. No siema. I szczerze mówiąc, rowerek zadziałał jak cudo. Poćwiczone godzinę. Muszę przyznać, że w momencie jak się jedzie, no to się nie zasypia. Jakoś tak dziwnie to moje ciało działa w tej chwili. Takie obolałe. Po ćwiczeniach i po umyciu jest trochę lepiej. Monster i Biblia. Kolejna kofeina. A godzina jest już 15:11. Właśnie mi się zachciało kupy i mega się ucieszyłem, bo jest tak monotonnie. Non-stop tylko czytanie, które, no, bądźmy szczerzy, tak? Po 30 godzinach już nie za dużo radości sprawia. Jak mogę siedzieć, czytać i srać, to jest naprawdę... Pomimo szczątkowego zainteresowania, które jeszcze gdzieś tam mi zostało... Spoko mają niektóre teksty. Jeśli posadzono ci na pierwszym miejscu, nie wbijaj się w pychę, bądź pośród innych jak jeden z nich. Dobra. Przemów jednak z dokładnym wyczuciem, abyś nie przeszkadzał muzyce. A kiedy jej słuchają, nie rozwódź się mową, ani nie okazuj swej mądrości w niestosownym czasie. Musiałem się chwytać drastycznych metod zwiększenia tętna. Tak zwaną metodą na cringe. Dobra, głośne, niezręczne dźwięki trochę podnosi mi tętno. Przepraszam, że musicie być tego świadkami. Szczególnie z otwartym oknem. Ej, to działa, XD. Tak to wygląda, jakby się ktoś zastanawiał. Dobra, nie ma się zastanawiać, idę. Już nawet spacer za bardzo nie pomagał. W każdej chwili byłem gotowy, że ktoś do mnie podejdzie i zacznie pytać: przepraszam, czy pan potrzebuje pomocy? To już
Nie jest śmieszne. Zostało mi... No i oczywiście już liczę tylko Stary Testament. Nie ma szans. No nie ma szans. Pojedyncze zdanie już mi się tak wolno czyta, że to jest dramat. Mam jeszcze 240 stron. Nie wyobrażam sobie tego, nie? Łapią mnie czasami takie skurcze żołądka, randomowe uczucie strachu, nie wiem w ogóle o co chodzi, jedziemy z tym. Czułem straszny opór i zwlekałem przed powrotem do czytania. Godzinka i robię przerwę. Powoli wchodziłem w stan, w którym delikatnie szajba odbija. Chłop się nazywa Paszczur. Niezłe jaja. Chuchnij. Znowu nagrywałeś challenge w niespanie, tak? Ja chyba kabaretem powinienem zostać. Ja chyba Jestem jak rekin. Jak się zatrzymam, to zginę. Muszę chodzić. A już mnie nogi bolą. Jak po takim całym dniu zwiedzania. Jak byłem się wysikać, odpuszczam myśli o czytaniu na 30 sekund, nie? No i tak przez te 30 sekund moje myśli gdzieś tam krążą i nagle mam taki... Czy ja już zasnąłem? No... To tyle. Księga Barucha. To też fajnie rozbudza. W ogóle to jeszcze nie wspomniałem, że no mam regularne zwidy patrząc na te litery, nie? Zauważam jakieś postacie, albo jakąś plażę, naprawdę różne rzeczy i wręcz kolory. Na tym widzę kolory między literami. Takie delikatne, to jest oczywiście w formie takiej poświaty, no ale przed chwilą miałem takie wyraźne. A no i głowa mnie zaczęła boleć mocno. Dolca dostanę. Tak blisko, a tak daleko. Wszystko mnie boli. Głowa, zwidy mam. Zasypiam na stojąco czasami. Trzeba było tą lalkę wybrać. Ale się nie poddałem, tylko podjąłem ostatnią próbę. I lecimy. Jadę 5 minut czytając, a później robię przerwę i czytam dwie strony bez jechania. Oszczędzam siły, nie? No bo jeszcze trochę mnie czeka. Ej, no bez jaj. Widzicie tutaj tłum w klubie? Czy jestem aż tak śpiący? Gdy do końca Starego Testamentu dzieliło mnie mniej niż 100 stron, to już wiedziałem, że dam radę. Co wcale nie oznacza, że było łatwo. Robię sobie coraz tak, no, dłuższe przerwy na tym rowerku. Czuję dreszcze, zimna, pomimo że się pocę z gorąca. Tekst mi już strasznie latał przed oczami. Słowa traciły swój sens. Nie ma że cokolwiek z tego zapamiętałem. Czułem się jak na lekcji polskiego, gdy trzeba zinterpretować wiersz, którego się nawet nie czytało. Tekst wypowiadany w głowie brzmiał mniej więcej następująco. Tak oto mówi, przodkowie, Bóg Jerozolimskiego, które ci bramie kapłanów. Następnie weź kilku napełnili miejsce, ani doliną swoimi na ich życie. Będzie obok osłupienie i jego ranami. Żeby skończyć Stary Testament, jeszcze 36 stron. Piękna sprawa. Przez ostatnią godzinę już nie było żadnej innej myśli w mojej głowie. Skupiałem się tylko na tym, żeby skończyć czytać. Poruszyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela, a serca synów ku ich ojcom, aby nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. 39 godzin. Ja! Autentycznie? Czuję się chory. No, nie wiem. Krótkie streszczenie Starego Testamentu. Pan jest gniewny. Lud Izraela go nie słucha. Pan jest gniewny. Lud Izraela znajduje sobie nowych bożków. Nierządnica robi nierządnicowe rzeczy. Pan jest gniewny. Długie na 20 łokci. Szerokie na 10 łokci. Kurna, ile tego tam było. Dobrze, umyty. Jest 1:20. Prawie zasnąłem pod prysznicem. Ewangelia według świętego Mateusza. Dobra, szybko poszło. Nie przeczytam Nowego Testamentu. Nie ma szans. Dobranoc, my się pysie. Tym samym dotarliśmy do końca filmu. Dzięki wielkie za obejrzenie. Powiem wam, że jeszcze dnia następnego, jak wstałem... Ależ to było spanie. 10 godzin. To takie dziwne zdania o takiej boskiej manierze wypowiedzi mi się obijały w głowie. Jestem otępiały. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za wspieranie tej twórczości. A tych, co nie są patronami, zachęcam. Każdy patron ma dostęp do grupki na Facebooku. Powoli rośnie ta społeczność. Fajnie, fajnie. Przepraszam też za opóźnienie, że film wyszedł dopiero w środę, ale montaż tego odcinka był trochę dłuższy niż zazwyczaj, a też nie chciałem tego tak na łapu-capu robić.
Tym samym też ostrzegam, że nie wiem, czy kolejny odcinek padnie za tydzień, czy nie na przykład dopiero w kolejną niedzielę. Na koniec jeszcze dodam, że mam nadzieję, że nikogo nie uraził mój film. Wiem, że nie wszyscy spoglądają raczej z takim luzem na Biblię jak ja. Nie miałem nic złego na myśli, jakby co, tylko prezentowałem swój rzeczywisty odbiór. Dobra, no. Na sam koniec jeszcze zapraszam na mojego Instagrama i widzimy się w kolejnym odcinku.